zdrowia w tym kontekście. Będzie możliwość dopytania, będzie możliwość rozszerzenia swojej wiedzy wśród naszych prelegentów po tym bloku merytorycznym. W naszym planie jeszcze przypomnijmy, to bardzo istotne na przebiegu naszego spotkania, prezentacja na temat stanu realizacji projektu, którego rozwój nas dzisiaj tutaj zgromadził, czyli Dolina Rolnicza 4.0, przygotowana prezentacja przez PWC. Szanowni Państwo, a więc zaczynamy. Jeszcze raz serdecznie proszę o ciszę, dlatego że już teraz głos zabierze dr Adam Dawidziuk, główny specjalista, ekspert zarządzający grupy badawczej Zdrowie, Dział Badań Naukowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Nowe rozwiązania i technologie w sektorze zdrowia. Zapraszam serdecznie, panie doktorze. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. Witam Państwa na spotkaniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Szanowni Państwo, dość przeskok z różnego rolnictwa do zdrowia, ale postaram się Państwa nie zanudzić się jakoś strasznie, postarać się być w miarę sprawnym z tą prezentacją. Mój nazwisko Adam Dawidziuk, jestem koordynatorem grupy Zdrowie sieci Łukasiewicz oraz dyrektorem Departamentu Badań i Innowacji w Centrum Łukasiewicz. W związku z czym właściwie cała moja kariera kręci się wokół innowacji bliżej lub dalej od zdrowia. Ja tylko tak, że dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest sieć Łukasiewicz, to chciałem powiedzieć, że to jest zrzeszenie 22 instytutów badawczych w Polsce. Zatrudniamy prawie 4,5 tysiąca pracowników naukowych, mamy kilkaset laboratoriów, także ta sieć jest naprawdę spora, naprawdę skomplikowana, zajmujemy się bardzo wieloma rzeczami. Nasze instytuty zlokalizowane są właściwie w całej Polsce, gdzieś widać tę dziurę, gdzieś tam na północy nie ma, ale tak naprawdę całe centrum wschód i zachód jest. W zachodzie i wschodzie są nasze instytuty, ponieważ tak jak mówiłem, jest to bardzo dużo, są 22 instytuty, bardzo dużo naukowców, bardzo dużo laboratoriów. Podzieliliśmy sobie nasze badania na 4 grupy badawcze. Zrównoważona gospodarka, transformacja cyfrowa, inteligentna czy stabilność i zdrowie. I oczywiście to jest tak, że to nie jest tak, że każdy z instytutów zajmuje się tylko jedną rzeczą, tylko one się zajmują najczęściej wszystkimi, natomiast żeby się dało to w jakikolwiek sposób zorganizować i zharmonizować, wzięliśmy to specjalnie na takie grupy tematyczne, które da się w jakiś sposób koordynować. Ja jestem też przy okazji koordynatorem jednej z tych grup, czyli grupy zdrowia. I tutaj tak szybciutko, to proszę, my się zajmujemy wszystkim, się zajmujemy tak naprawdę naszych instytutach, bo rozmawialiśmy tutaj dzisiaj bardzo dużo o zdrowiu, o mechanizacji rolnictwie i tak dalej, więc tutaj mamy specjalny właściwie instytut. Jeden z naszych instytutów w Poznaniu zajmuje się mechanizacją w rolnictwie. Bardzo wiele instytutów z naszej strony zajmuje się chemią rolniczą i tego typu badaniami. Natomiast oczywiście w zdrowiu też mamy 14 instytutów, które zajmują się tym obszarem. I to tak szybciutko tylko na temat naszych instytutów, żeby Państwo wiedzieli, czym jesteśmy. Szanowni Państwo, żeby mówić o innowacjach w zdrowiu, to jest bardzo duży i bardzo szeroki temat. I mógłbym tak mówić cały dzień. Najprościej będzie je podzielić na takie dwa elementy. Najczęściej dzielimy je na leki lub produkty lecznicze i z drugiej strony są wyroby medyczne. I ja głównie się skoncentruję na wyrobach, myślę, że one są bliżej tej transformacji 4.0 i tego, co my cały dzień dzisiaj mówiliśmy, natomiast no nie mogę nie wspomnieć chociaż kilku słów na temat farmacji, na temat leków. No, wszyscy wiemy, że rynek leków na świecie jest gigantyczny. W 2023 roku planowany jest, że to będzie prawie $500 miliona, to będzie rynek leków na świecie. Jak spojrzymy na raporty wszelkiego rodzaju, to najwięcej oczywiście pieniędzy jest w onkologii, ponieważ jest to bardzo zróżnicowana dziedzina. Będziemy tutaj walczyć z nowotworami jeszcze przez następne dziesięciolecia. Nie znajdziemy jednego co do tego leku, ponieważ one są zbyt zmienne. Natomiast dlatego tam jest też tak dużo pieniędzy, bo jest to jeden z najbardziej takich istotnych rynków w tej chwili farmacji. Natomiast to, co widzimy, bardzo zbieżne badania wykonuje się w Polsce i na świecie, koncentrując się głównie na w tej chwili na właśnie na onkologii, to jest raz, o której już mówiłem, ale też na autoimmunologii. Ponieważ tak jak choroby nowotworowe, onkologiczne, badamy już od wielu lat, znamy mniej więcej mechanizmy, wiemy jak przynajmniej w jaki sposób działają, to choroby autoimmunologiczne, po prostu, że znamy ich mechanizmy, to za bardzo nie wiemy, co z nimi zrobić. W
dziesięciolecia w dalszym ciągu nie chcieliśmy coś zrobić, czyli na przykład zapalenie stawów, na przykład choroba leśniewskiego Crohna, na przykład toczeń i tak dalej, i tak dalej. Były to choroby, które można było diagnozować i nic się nie dało zrobić poza podawaniem interferonu. I w tych i tak naprawdę dobrych 10 lat wreszcie zaczynamy troszeczkę poznawać te mechanizmy i tutaj też zaczynają się badania nad tymi lekami. Jak Państwo za chwileczkę zobaczą, też są leki już, które są wprowadzone na rynek. Natomiast dobrze, żebyśmy tutaj rozumieli to, co wyszło troszeczkę w przypadku pandemii, czyli nie zajmuje wytworzenie jednego leku, kiedy już nawet wiemy, jak on działa, mniej więcej jak powinien działać. Jest 15 lat, proszę Państwa, od konceptu leku do wprowadzenia go na rynek takiego już dobrze umocowanego, to jest około 15 lat, żeby wprowadzić taki lek. Natomiast ten minus, który mamy na polskim rynku, to jest to, że większość tego, co się w tej chwili tak mocno dzieje na świecie w innowacjach w leczeniu, to są leki biologiczne, czyli nie chemia taka typowa, nie synteza chemiczna, tylko leki biologiczne, przeciwciała i tak dalej, i tak dalej. I to jest nasza słaba część naszego rynku. Tego się mniej robi, ponieważ są to badania bardzo, bardzo drogie i my po prostu nie posiadamy aż tak dużych firm, które by były w stanie inwestować tak wielkie pieniądze w te badania. No i tak na smaczku trochę o finansach, na czym się najbardziej zarabiało właściwie w 2022 roku, bo my nie puścimy do tego dane. 2023 jeszcze nie jest zamknięte. No tego mogliśmy się spodziewać, tego, na czym się najbardziej zarabiało, czyli szczepionki. Pfizer i Moderna 22 i 10 miliardów dolarów. Natomiast to oczywiście, co tu widzimy, to jest efekt przejściowy, ponieważ już widać w tym roku, że to będzie dość duży spadek, ponieważ jak się wysycili to populacja tymi szczepionkami, więc one już nie są tak mocno sprzedawane. Natomiast technologia, która została zastosowana w tych szczepionkach, już widać, że na dole pojawiają się leki, przeciwnowotworowe i one zaczynają już też wchodzić na rynek. Więc ta technologia też będzie służyła w zwalczaniu nowotworów. To jest bardzo dobrą wiadomością dla nas, bo jest to następny mechanizm, który możemy wykorzystać w tym, żeby ratować ludzkie życie. Co tutaj widzimy, tak naprawdę, czym się najbardziej zarabia, że tylko tak powiem, bo merkantylnie na początku tej wypowiedzi bardzo odchodził, będę mówił o finansach głównie. Tak jak mówiłem, onkologia w większości, większość tych leków, które tutaj widzimy, są to leki onkologiczne albo leki właśnie skierowane na choroby autoimmunologiczne. Bardzo ciekawe jest to, że część z tych leków, które tu widzimy, są skierowane na leczenie schorzeń, które jeszcze naprawdę kilka lat temu zdawały się nieuleczalne. Na przykład zwrotnienie klatki żółtej, które powodowało ślepotę właściwie u starszych. Gdzieś tam pojawiało się około 60-70 roku życia. Było to nieuleczalne. W tej chwili już mamy na to lek. Oczywiście on jest bardzo drogi, nie ukrywajmy. No, natomiast no już jest, więc już jesteśmy na początku drogi, żeby jednak te leki się pojawiały. A już jak jeden jest, to tak naprawdę za kilka lat one będą kosztowały nam w tym zakresie. Przechodząc troszeczkę do tej części, która będzie taka bardziej interesująca dla Państwa, bo będą takie bardziej technologiczne, bardziej niż chemiczne, czyli wyroby medyczne wszelkiego rodzaju. To ja też zacznę od finansów, potem przejdę do trendów i do tego, co jest ciekawe technologicznie. Wydawało się, że to jest rynek mniejszy, absolutnie nie. Rynek wyrobów urządzeń medycznych, wyrobów medycznych na świecie w 2023 roku to było 470 miliardów dolarów, czyli pieniądze przepotworne. Tak pół na pół jest. Największym rynkiem na świecie są Stany Zjednoczone, to jest 165 miliardów dolarów obrotów. To potem jest cała Unia Europejska, to reszta krajów. Najwięcej pieniędzy zarabia się na kardiologii, w tych wyrobach medycznych, co jest dość ciekawym zjawiskiem. Natomiast oczywiście tu mówimy o obszarze takim typowo medycznym, natomiast nie mówimy o typie sprzętu. Tak jak mówiłem, rynek USA 164 miliardy dolarów. Na czym się najbardziej zarabia właśnie ze względów medycznych na kardiologii, natomiast jeśli chodzi o typy wyrobów, no to obrazowanie, czyli wszelkiego rodzaju rezonansy, wszelkiego rodzaju RTG i tak dalej, to jest bardzo, bardzo zyskowne. I wyroby jednorazowe. To też jest bardzo zyskowny element rynku wyrobów medycznych. Unia Europejska jako rynek całościowy nie odstaje jakoś spektakularnie od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że tych krajów jest kilkanaście, albo więcej, w naszej Unii. No ale jeśli weźmiemy nas do kupy,
no to, to nie ma tragedii i rzeczywiście porównywalne są przychody, to jest 136 miliardów dolarów, czyli po 20 kilka miliardów mniej niż same Stany Zjednoczone, które też są kontynentem, więc jakby tutaj to obszarowo jesteśmy bardzo podobni. I jakby cały wykres jest bardzo podobny do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No i teraz Polska, i tu już nie jest tak słodko. Nasze przychody w rynku wyrobów medycznych to jest 3,6 miliarda dolarów. Przypominam, w całym świecie 470, więc jesteśmy gdzieś tam daleko jeszcze. Natomiast ten rynek bardzo zmieniający się, jak Państwo widzą, co roku przyrasta właściwie o 5% z hakiem. Także to jest tak, że ten rynek cały czas będzie rósł, on się nie zatrzymuje, cały czas są nowe technologie, może cały czas spojrzeć na ten rynek, bo te technologie są oczywiście wsycone, jak trochę się będę mówił, natomiast też są takie technologie, które cały czas można rozwijać. No i tutaj jeszcze, żeby nas trochę bardziej pogrążyć, to jest udział w rynku europejskim w wyrobach medycznych. Po lewej stronie mają Państwo wykres po prostu wyrobów medycznych. No i można się spodziewać Niemcy, Francja, Wielka Brytania, to są te kluby Europy Zachodniej, gdzie się najwięcej produkuje, gdzie się najwięcej zarabia. Polski na tym zakresie nawet nie ma. Jesteśmy gdzieś tam daleko w Afryce. Natomiast jeśli chodzi o rynek diagnostyki molekularnej, czyli testów genetycznych, testów immunologicznych i tego typu badań, to już nie jest tak tragicznie, ponieważ rzeczywiście już zaczynamy się pojawiać na tej mapie. Polska już jest gdzieś tutaj na fioletowo oznaczona, więc może nie jesteśmy topem, natomiast to już jest tak, że widać nas na tej mapie innowacji, co jest bardzo fajne i też znaczące, ponieważ właśnie gdyż ta biologia molekularna, te wszystkie testy molekularne są bardzo innowacyjnym rynkiem i tutaj są te innowacje, to jest bardzo dużo technologii nowych i my tam już jesteśmy. To już jest ktoś bardzo dobry projektowskich. I tutaj tylko tak, żeby Państwu pokazać, jak wygląda wykres właśnie tego, co według firm konsultingowych najlepiej sprzedawać, co na się najlepiej sprzedaje, no to właśnie diagnostyka in vitro, kardiologia, diagnostyka obrazowa. To, co jakby rekomendowane jest, z czym się może średnio zgadzam, ale ponieważ to jest bardzo ogólne zalecenie tej firmy konsultingowej, czyli że takimi trendami będą urządzenia przenośne, samodiagnostyka, urządzenia VR, blockchain i tak dalej. To też jak się mówiliśmy też o tym na temat rolnictwa i to bardzo podobne technologie, tylko to są bardzo duże ogólniki i tam zawsze jest ale. Więc ja to też za chwileczkę do tego przejdę, powiem Państwu kilka słów na tych ale, które będą w tych technologiach i one oczywiście są używane w medycynie, natomiast trzeba patrzeć przez to proste z perspektywy pacjenta i potrzeb pacjenta, a nie tylko wprowadzania po prostu swojej technologii, żeby one były dostępne na rynku. Dalej jeszcze trochę o finansach. Największe firmy produkujące wyroby medyczne, to tak dla porównania, tak żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda w kontekście całego rynku polskiego. Przypomnę, Polska 3,6 miliarda dolarów. Medtronic, który miał największe obroty w 2021 roku, 31 miliardów dolarów. Także 10 razy większe obroty ma jedna firma niż cały polski rynek. Co nie jest dziwne oczywiście, prawda? No bo to są wielkie firmy założone kilkadziesiąt lat temu. Co jest ważne, patrząc na te wykresy, to jest to, że większość z tych firm zarabia na bardzo dużych elementach sprzętu. To są właśnie sprzęty do obrazowania, to są duże sprzęty do RTG. To są bardzo potężne rzeczy, które sprzedaje się do szpitali głównie i do jednostek badawczych. I tutaj jest nam bardzo ciężko wejść na ten rynek. Mamy pojedyncze firmy, które sprzedają takie duże sprzęty, natomiast są to pojedyncze na firmy. I większość tego produkuje się na swoim. Dlatego tam jest takie duże przychody mają te firmy z tego względu. Natomiast ten rynek, tak jak mówiłem, w dalszym ciągu warto w niego inwestować, warto w niego wchodzić, ponieważ szacuje się, że on osiągnie ponad 700 miliardów dolarów w 2029 roku, czyli przyrost właściwie dwukrotny w ciągu kilku lat. To są potężne pieniądze, dlatego tak się bardzo inwestuje w ten rynek wyrobów medycznych. Troszeczkę o Polsce. Nie jest tak źle, bo paradoksalnie tak marudzę, ale nie ma tragedii. Mamy trochę niezłych i dużych firm tak naprawdę. Mamy firmę Metronik Poland, która ma przychodzi
zatrudniające 30 tysięcy pracowników, więc to jakby troszeczkę tego mamy. Natomiast naszą bolączką, bardzo dużą, to jest to, że tych firm jest bardzo, bardzo dużo, one są bardzo rozdrobnione, a nie mamy dużych polskich podmiotów, które by jakby zbierały, agregowały te wszystkie pomysły. I to jest problem. Ja wiem, że czasami duży gracz na rynku jest problemem, natomiast brak całkowicie dużych graczy jest też problemem, ponieważ bardzo prosto polskie firmy innowacyjne, małe, jest wykupić. I te inwestycje wyciekają nam z kraju i wyciekają nam. A mamy też bardzo dużo fajnych pomysłów w Polsce. Czym się w Polsce, co się w Polsce sprzedaje, co się w Polsce produkuje, 66% wyrobów to wyroby nieinwazyjne. Czyli głównie wyroby ortopedyczne, meble szpitalne, wyposażenie salopolecznego, wyroby zawodowe itd. itd. Czyli bez tego high-techowego sprzętu wielkiego, tylko głównie dość, to też złe słowo, nie dość proste. Rzeczy, które są dobrze ustalone na rynku. Jakby tutaj nie mamy, bardzo niewiele jest w tym rynku takiej innowacji, nowości, takich na skalę światową, to są rzeczy, które się dobrze sprzedają, bo muszą sprzedawać. Po prostu one są na rynku, natomiast gdzieś jeszcze nie wybiliśmy sobie tej niszy swojej rynkowej. Natomiast w czym my jesteśmy w sektorze medtech, czyli w startupach morskich i co się robi w Polsce najbardziej? No oczywiście IT, czyli sztuczna inteligencja, informatyka, dużo dziwnych przykładów, gdzie byśmy nie poszli, w który sektor, gdzie nie poszli, to tam polscy informatycy szaleją i są naprawdę doceniani. Ale też diagnostyka, ale też właśnie takie dozorowe medyczne, już bardziej molekularnej, robotyka. Tutaj też jesteśmy bardzo, bardzo mocni, bardzo aktywni. Więc te nasze nowe, młode firmy też w to inwestują. No i przechodząc już tak od tych pieniędzy nieszczęsnych, troszeczkę do technologii, do tego, co się na świecie teraz inwestuje i co wydaje się takimi trendami technologicznymi, które są i będą wolić przez najbliższych kilka lat. Sztuczna inteligencja w opiece zdrowotnej. My tu mówiliśmy o tym przełomie 4.0, natomiast tak naprawdę gdzieś tam się włącza tą sztuczną inteligencję. My gdzieś tam postulujemy, że to już jest daleko poza 4.0. Ta sztuczna inteligencja, ona robi rzeczy, których nikt nie myślał, jeszcze mówiąc o przemyśle 4.0. I to jest chyba taki nawet nie cichy, jeszcze niedawno było to cichy taki przełom, a to już w tej chwili jest taki, o którym chyba wszyscy mówią i o których wszyscy chyba zwracają uwagę. I tutaj do czego się stosuje, a na co warto było zwrócić uwagę w medycynie? Analiza danych. Analiza danych obrazowych, czyli dysponujemy naprawdę w naszej służbie zdrowia potwornymi ilościami danych medycznych na temat pacjentów. Właśnie danych z obrazowań, danych z badań biochemicznych itd. itd. To są naprawdę tony i każda jednostka medyczna posiada tego typu dane. I na podstawie tych danych możemy spokojnie wyszkolić w tej chwili tak sztuczną inteligencję, że ona będzie pomagała lekarzom w podejmowaniu decyzji co do tego, co robić dalej z pacjentem. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość tego, to jest ale, że to zawsze lekarz podejmuje decyzję i to raczej nie wydaje się, że będą systemy, które tak sobie automatycznie będą wydawały wyniki, tylko raczej one będą wskazywały, co można zrobić, czego nie można zrobić. I będą też pokazywały zarówno dane, na przykład w naszym systemie prawnym, tak samo jak na przykład na zachodzie, to lekarz ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wydany wynik. W związku z czym raczej mało prawdopodobne jest, że takie systemy będą automatycznie wydawały wyniki i nikt na to nie będzie nie manipulacją, to możemy raczej zapomnieć. Natomiast to, co bardziej takie przyziemne sposoby do wykorzystania sztucznej inteligencji, to są na przykład systemy rozpoznawania mowy. Czyli gigantycznym problemem w tej chwili lekarzy średniego z drugim lekarzami jest to, że mają mnóstwo papierologii, mnóstwo dokumentacji, które trzeba wypełniać. I takie systemy automatyczne rozpoznawania mowy mogą wypełniać te dokumenty za nim, po prostu będą mówić tylko to, co chcą, żeby było napisane. I te systemy będą sobie kontekstowo wypełniane, dane pola. Więc to też jest taki trochę nieoczywisty kierunek stosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Troszeczkę zaczynamy mówić o drugim punkcie, integracja danych i analiza predykcyjna. Bardzo skomplikowanie, więc to brzmi. To co mówiłem, tych danych jest mnóstwo i produkuje się coraz więcej, bo my coraz więcej cyfryzujemy. Jeszcze jakiś czas temu oczywiście wszystko było gdzieś w papierze, w jakichś płytach, CD i tak dalej, i tak dalej. To się teraz wszystko się krąży w sieci. I tego jest masa. Natomiast trzeba o tym pamiętać i wszyscy muszą o tym pamiętać, a firmy wspominają o tym, że dane
medyczne przynależą do pacjenta. I nie można ich sobie wziąć jako firma na podstawie umowy jakiejś ze szpitalem i zrobić sobie na to rozwiązanie, bo to jest kwestia czasu, kiedy dostaniemy pozwem zbiorowym od pacjentów, ponieważ są te dane są przynależne pani pacjentowi. Należy to przynajmniej poinformować, przynajmniej dać mu możliwość niezgodzenia się na to, żeby wykorzystywać tę komercyjnie jego dane. I może oczywiście są anonimizowane i tak dalej, natomiast tutaj jest ten dość duży problem. Duże firmy o tym wiedzą, mniejsze tak trochę mniej. Natomiast drugi duży problem, tutaj, który teraz się jakby dzieje, no, to jest takie połączenie przez medycyny i IT, to jest jakość tych danych. No, bo tak naprawdę jakość predykcyjna tego, jak będzie wydawany wynik, zależy od tego, jak dane dobrze mamy opisane, które wpadają w system. A dane są opisane różnie. Są lepsi lekarze, są gorsi lekarze, są lekarze, którzy są ładniej, gorzej, którzy robią notatki na marginesach i tutaj trzeba bardzo dobrze do tego podejść, mieć usystematyzowane, w jaki sposób dane włożyć do systemu, żeby to działało jak najlepiej, żeby nie popełniało żadnych błędów. I tu już stoimy tak bardziej w następnym punkcie w kierunku pacjenta. Technologii ochrony zdrowia psychicznego. Tutaj mówimy o rzeczy, która jest bardzo istotna w Polsce. Mamy potężny problem z chorobami psychicznymi w Polsce, z diagnostyką chorób psychicznych, z leczeniem chorób psychicznych, szczególnie wśród młodzieży. Mamy jeszcze troszeczkę takie nawyki sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie jest to dość mocno stygmatyzowane. Źle się do tego jeszcze podchodzi, coraz mniej. Oczywiście my bardzo mocno ewoluowaliśmy w tym kierunku, natomiast jest to też w ciągu problem, szczególnie wśród młodzieży i przy wykorzystywaniu social media. I tutaj wykorzystywanie nowych technologii, czyli zdalnych konsultacji, wykorzystanie sztucznej inteligencji, która analizuje automatyczne pewne zachowania. Przykładowo, mamy w Polsce już ustalenia takie, że u osób zdiagnozowanych z chorobą dwubiegunową, ta osoba nie musi wypełniać dzienniczków, gdy wypełniało się dzienniczek, chodziło się do lekarza i tak dalej, więc to jakby powodowało to, że trzeba było iść do tego psychiatry, rozmawiać z nim. No i wiadomo, że jak to młodzież zobaczyła, to mogło być to problematyczne. Natomiast teraz jako automatycznie jest to wychwytywane poprzez aplikację na telefonie, która wychwytuje ton głosu, tempo głosu, szybkość mówienia, jakby te wszystkie sygnały progowe, które nadają znak psychiatrze, że coś złego się dzieje, nadchodzi kryzys i trzeba zadzwonić do pacjenta, poprosić go, żeby przyjść do bezpośrednio do lekarza. Więc to są tego typu rozwiązania, które powodują, że jakby mniejsza jest ekspresja, wystawienie tych ludzi na widok publiczny, który w Polsce jeszcze, też nie tylko w Polsce, na świecie może być problematyczny. No i taki hit ostatnich lat, czyli zdalne monitorowanie pacjentów, kulturalna opieka. Ja to trochę połączę z tym ostatnim punkcikiem, czyli urządzenia, muszą mieć służby zdrowia. To jest, co się dzieje, to jest to, co się dzieje od kilku lat i będzie się działo i raczej od tego nie odejdziemy. Od momentu, kiedy powstały smartwatche, smartbandy i wszystkiego rodzaju urządzenia smart, każdy właściwie duży koncern kombinował, jak tutaj sprzedać jak najwięcej takich urządzeń. No i oczywiście gdzieś to doszliśmy do służby zdrowia, co nie jest niczym złym oczywiście. Ponieważ w tym kierunku idziemy, aby większość osób posiadała jednak, albo przynajmniej tych, które są chore już w tej chwili, używała urządzeń noszonych bezpośrednio, które będą zbierały dane bezpośrednio od pacjenta i je gdzieś agregowały i przekazywały informacje lekarzowi wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak. W Polsce mamy systemy, które na podstawie EKG na przykład u osób po zawałach dają znać kardiologowi w szpitalu, kiedy zaczyna się coś też niedobrego po operacji. Nie trzeba do szpitalu, nie trzeba cały czas tam przebywać i siedzieć tam tygodniami i chodzić do tego lekarza nieustannie. Można być w domu, można ćwiczyć w domu, natomiast jesteśmy cały czas pod nadzorem i on jest stosunkowo mało tak inwazyjny dla nas, ponieważ my cały czas po prostu sobie normalnie żyjemy. I tak naprawdę to jest tylko jeden przykład, bo mamy też inteligentne inhalatory, które sprawdzają, czy poziom leków, którymi paniami jest odpowiedni, czy nasz oddech jest ok, czy OHP i tak dalej, i tak dalej. Więc tych urządzeń bardzo, bardzo dużo jest. Natomiast też są takie dużo bardziej przyziemne wykorzystania tych urządzeń,
nośnych. Przykładowo bardzo dużym problemem, nie tylko w Polsce, bo to ogólny problem farmacji, jest niewypróbowanie recept i nieprzyjmowanie na czas leków przez ludzi, albo przyjmowanie ich raz na jakiś czas, posiadanie ich przyjemne, albo odstawianie tych leków. Tutaj też wchodzą nam przykładowo z pomocą urządzenia inteligentne, czyli nazywamy pillboxy automatyczne, czyli urządzone, w których pobieramy leki i tak i one oznaczają, dają oznaczyć nam to w naszym własnym systemie, który my gdzieś tam mamy na telefonie czy w jakiejś bazie danych. I w tym momencie, kiedy jeszcze mamy to stowarzyszone z urządzeniami przenośnymi, które monitorują na przykład nasze ryby serca itd., itd., to od razu lekarz, jeśli coś dzieje się niedobrego z nami, to ma oznaczone, co się wydarzyło. Czy chcieliśmy jakiś lek, czy chcieliśmy podsypieć na dwa dni, to wszystko jest jako mierzone nieustannie. Ja wiem, że tutaj trąci trochę wielkim bratem, ale taka jest przyszłość. Najczęściej jednak te systemy są właśnie przez to, że to się tak bardzo mocno kojarzy z tym nadzorem nad człowiekiem, są prowadzone do tego, że sygnał na zewnątrz wychodzi dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś niedobrego. Czyli lekarz nie ma czasu na to, żeby patrzeć na te dane i stany, które go tam będą bombardować co sekundę, tylko dostaje mu informację w momencie, kiedy jest odchylenie, trzeba jakąś reakcję podjąć. Jeśli jest niewielka, to wystarczy zadzwonić, zapytać. Jeśli coś dzieje się niedobrego, to nawet wysłać krew. Też takim bardziej przyziemnym, ale bardzo interesującym podejściem właśnie do tych opieki, teleopieki jest opieka nad osobami starszymi, która jest dużym problemem w Polsce. Ponieważ tutaj mamy cały czas zaległości za światem zachodnim i też wprowadzane są nowe technologie, czyli na przykład noszenie właśnie takich smartbandów przez osoby starsze, monitorów, które wskazują jak jest na zdrowie, ale też poczynnikowanie całego mieszkania i sprawdzanie na przykład są czynniki upadków montowane w mieszkaniach, czyli jeśli ta osoba upadnie, a jednocześnie widać, że coś się dzieje z kardiomonitorem w trybie serca, to trzeba wysłać kraj. No bo oczywiście ten kardiomonitor może spaść po prostu, więc jak jest, nie ma dwóch sygnałów, to możemy zadzwonić, zobaczyć, co się tam po prostu dzieje, albo już wysłać, co się dzieje. Opieka jest zdalna, nie musimy tego robić w ośrodkach opieki. Terapie cyfrowe. To znowu jest taki ciekawy temat, który tym się bardzo mało mówi, ponieważ dotyczy osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, na przykład z twardnieniem rozsianym. To są choroby, które jeszcze 10-15 lat temu były po prostu śmiertelne i tyle. I jakby te osoby dożywały 30 roku życia, a potem to strasznie mocno szybko degradowało, następowała osłabienie mięśni, wózek niestety i no niestety do 40 bardzo często już się nie dożywało. Zależy oczywiście od choroby. I teraz na przykład taką chorobą mamy też nieodpowiednie rozsiane, które już teraz jest dobrych kilkanaście lat na osłabienie rozsiane. One mają różną skuteczność w zależności od osoby. Natomiast spokojnie przyje się już kilkadziesiąt lat i w większości w dobrym zdrowiu. I problemem jest to, że przy osłabieniu rozsianym osoby są bardzo często bardzo sprawne, intelektualnie, natomiast niestety fizycznie zaczynają mieć problemy. No i jedną z wymagań, które mamy przy tych typu chorobach, jest rehabilitacja. Ciągła rehabilitacja, tak naprawdę należało być co kilka dni rehabilitantem w domu ćwiczyć nieustannie. No ale ktoś jest, nie wiem, dyrektorem, informatykiem czy kimś tam, to jakby nie ma czasu, żeby spędzić cały czas u rehabilitanta, mimo że powinien. Wiem, jak to wygląda, bo ten lekarz jest ostatni na liście dobożności. Więc tutaj na przykład też są systemy wspomagające rehabilitację, czyli już w tym momencie rehabilitant dodaje nam kluczy na sprawnych ćwiczeń i system kamer, system sztucznej inteligencji itd. nadzoruje nam w domu te ćwiczenia. Więc my możemy sobie w domu poświęcić te 20-30 minut na ćwiczenia i ten system nadzorował, czy nie robimy poprawnie, czy nie. Czy nie robimy sobie krzywdy i będziemy to poprawiał. Co jest niesamowitym zaoszczędzeniem czasu i sprawieniem, że te osoby będą po prostu ćwiczyły i nie zostają w tego kącie, jadąc na delegację na zewnątrz. Tutaj bardziej taki mamy następny punkt, który jest też jeszcze bardziej skomplikowany, leczenie organów, biodrukowanie. Ja się tylko na tym biodrukowaniu skupię, ponieważ bardzo duży problem, i to wszyscy wiemy, słyszeliśmy nie raz, jest użycie zwierząt w badaniach farmaceutycznych i przyborowach medycznych.
no tych biednych zwierzaków będzie się mnóstwo tysiącami tak naprawdę. Oczywiście od lat schodzimy z tymi liczbami coraz bardziej, mamy specjalne zasady unijne i tak dalej. I na całym świecie ogranicza się tą liczbę drastycznie zwierząt używanych, natomiast my jesteśmy w takiej sytuacji, że niespecjalnie możemy od nich odejść, bo albo będziemy testowali bezdotlenki na zwierzętach, albo na ludziach. Więc nie ma za bardzo wyjścia, no musimy gdzieś postawić granicę. Natomiast jakby podejście do tego troszeczkę inne, żeby zmniejszyć, czyli do tych badań, jest tak zwane drukowanie organów i organoidów. Jest to drukowanie z komórek i całych i organów na płytkach i na chipach i testowanie na nich, jaki wpływ mają dane substancje chemiczne. I to już czasami wystarcza, żeby już ograniczyć bardzo znacznie liczbę zwierzaków, które gdzieś tam musimy niestety zamordować przy badaniach. Immunoterapia odporów. Ja nie będę mówił o terapii, ale bardziej o tym, co się dzieje w związku z terapiami. Czyli o podawaniu leków. Bardzo takim ciekawym trendem i bardzo ważnym dla nas, mam wrażenie, jest to, że my coraz bardziej zmniejszamy urządzenia, które podają leki albo terapię. Możemy spojrzeć na pompy insulinowe, które już teraz są powszechnie dostępne. Kiedyś to absolutnie nie można było tego dostać. Trzeba było się pchnąć tymi igłami tą insulinę sobie podawać. W tej chwili właściwie pompa insulinowa jest standardem. Już w tej chwili dostępne są domowe dializatory. Przyjmuje niewydolności nerek i już przy pewnego rodzaju niewydolności nerek nie trzeba jechać do szpitala, można to zrobić w domu. Oczywiście to jest pewna grupa osób, nie przy wszystkich, natomiast to już są urządzenia dużo mniejsze, dużo bardziej kompaktowe. Tak samo przy podawaniu leków onkologicznych. Kiedyś trzeba było jeździć, trzeba było, bo to badania najczęściej były kontrolowane, teraz już może być to zautomatyzowane i monitorowane. To jest bardzo ciekawy trend. I ostatni trend, żeby Państwa już nie zamęczyć, to rzeczywistość rozszerzona indywidualna. To, o czym troszkę się mówiliśmy, bardzo fajny trend, bardzo ciekawy. Natomiast tutaj nawet nie będę mówił o tym, czego używać, bo możemy się domyślić. Natomiast bardzo trzeba uważać. Zdiagnozowano, znalazł taką publikację sprzed 2 lat, że 25% do 40% ludzi choruje na tak zwaną VR sickness. Czyli nie może używać w ogóle VR-ów, czyli pełnej imersji, pełnych hełmów, które go odcinają jakby wizualnie od świata. I po prostu nie da rady. I w tym momencie pomysły na przykład na rehabilitację osób starszych przy pomocy VR-ów no są słabe, bo większość osób starszych ma jeszcze gorszą koordynację niż osoby młode, więc tutaj trzeba było uważać z tym. Bardziej należałoby przejść w kierunku tej rozszerzonej rzeczywistości, czyli okulary i rzucamy jakieś pewne elementy na okulary, to nie powoduje takiego zaburzenia. Taka ciekawostka, którą dzisiaj wyczytałem, że 2% pilotów myśliwców F-35 nie zostało zertyfikowanych do F-35, przesiadając się do F-16 itd. Nie z tego powodu, że oni byli chorzy, posłabi, tylko nie mogli używać VR-ów, a nie rozszerzonej rzeczywistości, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, F-35 dotyczy się tak, że ma się na sobie hełm, który powoduje pełną imersję, czyli widzimy pod sobą, nie siedzimy w kokpicie, tylko to wszystko jest przezroczyste. I 2% z pilotów nie mogło sobie z tym radzić, co nie dawało rady, to są ludzie już w topie możliwości ludzkich tak naprawdę, no, bardziej wydajnych, ludzi bardzo mało jest na świecie niż piloci. Więc to też trzeba na to zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, tak szybciutko teraz przejdę, aby pokazać Państwu przykłady. Przykłady pokażę na naszych rozwiązaniach, ponieważ my zajmujemy się głównie aplikacyjnymi rozwiązaniami. To jest taki slajd, który pokazuje nam naszą misję. Naszą misją jest to właśnie nie nauka tak jak do nauki, ale też nauka wrażeniowa, żeby przekazywać tą naszą wiedzę też społeczeństwu i żeby wdrażać pewne rzeczy. Przykładowo, co a propos wyrobów medycznych, co my jesteśmy w stanie zrobić jako nasze instytuty. Mamy jeden z najlepszych na świecie systemów wspomagania decyzji diagnostycznych monitorowania stanu płodu. Zaczęliśmy od takiego rozwiązania KTG, które było tylko w szpitalach, więc kiedy był już problem z ciążą,
podłączało do elektrony, czy ta inteligencja cały czas monitorowała, czy to się dzieje dobrze, czy wszystko jest super. Natomiast w tej chwili już przełożył do taki system, który będzie też działał to, czyli on właściwie już nawet jest. Więc tu jesteśmy w topce takiej światowej, naprawdę fajne rozwiązanie. Bardzo nieoczywista rzecz, a bardzo trudna w szpitalach, czyli logistyka. Logistyka leków, logistyka wyrobów jednorodowych itd. itd. Stworzyliśmy specjalny system logistyki wyrobów dla szpitali, który też sprzedajemy, który robiliśmy razem z szpitalami, ponieważ był to gigantyczny problem, żeby patrząc wielki szpital z wieloma salami operacyjnymi, żeby tych leków nie zabrakło, żeby tych wyrobów nie zabrakło, żeby to nie było najmniejsze opóźnienia, bo mamy po prostu logistykę dostarczenia pewnych rzeczy na salę operacyjną. I z takich już nie jest zaawansowanych mniej rzeczy, ale znaczy może mniej takich ważnych dla strony lekarza. Ale co żeśmy na przykład też inteligentną mówię znaczy z stopami dziecka. Wydaje się tonalne, ale ktoś ma dziecko takie małe i ono właśnie do dzieci. Więc jeśli dałoby się 2-3 numery, żeby ono rosło razem z dzieckiem, to już nie wystarcza, bo to już jest trochę podrównienie. Szczególnie, że my też produkujemy tego rodzaju różne powierzchni antybakteryjne i tak dalej, więc to też jakby higienicznie one są dużo lepsze. To, co mówiłem też o tych systemach podawania leków nadzorowanych zewnętrznie, opracowaliśmy regulator dźwiękowy i on też jest właśnie, to jest czuda ludzi z POHP, czyli z wydolnością płuc. I on też sprawdza pojemność płuc, poziom podawania leków itd. itd. Więc jest to w pełni sprzężone z siecią i nadzoruje właściwie, czy pacjent dobrze się czuje, nie dobrze się czuje, czy warto coś terapii zmienić. Natomiast tak, żeby troszeczkę na samym końcu nawiązać do tego, co było, o czym tutaj mówiłem dzisiaj na początku, czyli do rolnictwa. My zajmujemy się też tą częścią rolniczą, ale też taką tą częścią wykorzystania pewnych produktów do wyrobów leczniczych, nie do wyrobów kosmetycznych, które też mogą być w pewnym stopniu leczniczych, rozwiązań, które my mamy. Dwa bardzo podobne projekty, które robiliśmy, czyli nowe generacje kosmetyków oparte o produkty roślinne, o ekstrakcję różnych związków w warunkach atletycznych. Tutaj mamy przykład kosmetyku ochronnego typowo i antybakteryjnego. I tu są wykorzystane substancje ekstrahowane z jabłek i ten produkt już jest na rynku. I bardzo podobny produkt, tylko troszeczkę inne substancje ekstrahowane i mają działanie ochronne UV-a i UV-a, czyli w kremach przeciwsłonecznych. I to są tak naprawdę ekstrakty z jabłek, z padów jabłkowych, to co można wykorzystać, co i tak się nie sprzedało. Naturalne produkty wypadają do ekologicznych złożonych preparatów bardzo często. Mamy bardzo dużo producentów ziół w Polsce. My jesteśmy jednym z zagłębnych ziół w Europie. Natomiast przy produkcji różnego produktu bardzo dużym problemem jest sprawdzenie poziomu i porównanie poziomu pewnych substancji w tych produktach. Tutaj też opracowujemy rozwiązanie, które będzie systematyzowało i ułatwiało tą produkcję. Oczywiście też mamy rzecz, która jest bardzo popularna już od lat, czyli probiotyki i nowe formulacje bakterii probiotycznych. A tutaj taka część już bardziej naukowa. Czyli to, co trzeba zawsze robić, próbując czy kosmetyki, czy jakiekolwiek inne substancje stosowane człowieka, czy na testowanie bezpieczeństwa. Właśnie wytwarzamy nowe sposoby, nowe procedury, aby przetestować bezpieczeństwo danej formulacji, które robimy. I to też jest jakby w naszym działaniu. Jeszcze na chwilę na zakończenie. Dwa slajdy. Pierwszy slajd, jak my myślimy o tym, jak opracowywać technologię i jak szacować trendy, kierując się właśnie pieniądze, dane z pieniędzy na badania. My podchodzimy do tego, że musimy podchodzić do tego, jak to klient. Pacjent jest naszym klientem i musimy na to patrzeć od strony pacjenta i od strony klienta.
i największymi problemami, które są zorganizowane, to jest bodajże z niemieckich służb federalnych, jakie postawiono problemy w ciągu 10 lat. I to, są, i to, to co, co ja mówiłem. I niemiecka służba federalna skazała 6 obszarów, czyli starzejące się społeczeństwo, objęte osobami starszymi, niepełnosprawnymi, osoby do choroby cywilizacyjnej, przewlekłe, nowe materiały, ponieważ tutaj to jest taka technologia sztukowa, to też rzecz mówiłem, i przemysł 4.0, więc wykorzystanie tych rozwiązań przemysłu 4.0. No i właśnie sztuczna inteligencja i wykorzystanie informatyzacji tak naprawdę w leczeniu społeczeństwa. I to jest 6 punktów, które wskazali Niemcy. Natomiast ostatni slajd, który ja wypisałem, gdzie wydaje się, że problemy, jakie problemy mamy poza tymi technologiami, po prostu, o których mówiliśmy, ale też te technologie nie będą działały, kiedy nie będziemy mieć systemu, w którym te technologie będą mogły działać. I to, co my diagnozujemy w Polsce, jakie mamy największe problemy w służbie zdrowia, to jest brak szerokiego systemu wydzielania. Po pierwsze, ta profilaktyka u nas w porównaniu z krajami zachodnimi leży. A już nie mówiąc o krajach nordyckich, gdzie to jest w ogóle podstawa i w ogóle tam dalej nie pójdzie bez profilaktyki. Druga, nie zna struktura interwencji medycznych. Bardzo niejasne jest, kiedy my trafiamy do lekarza głównego, kiedy do specjalisty, kiedy do szpitala. Powoduje to, że my mamy bardzo dużą podaż przyjęć do szpitala i bardzo dużo pieniędzy pokujemy w opiekę szpitalną, która jest najdroższa po prostu. I dlatego się bardzo mocno pilnuje tego rozwiązania, żeby ta profilaktyka była na pierwszym miejscu, bo to jest potencjalnie najtańsza. Bo lepiej zapobiegasz niż leczysz, to jest tak trochę słabe powiedzenie, ale tutaj to są pieniądze z tego powiedzenia. Zmniejszająca się baza lekarzy i pielęgniarek, to jest wszystko, co mówią, nic nie robi. Starzejące się społeczeństwo, więc nie dość, że nam liczba lekarzy spada, to liczba pacjentów będzie nam rosła i to tego nie zatrzymamy. No i mała dostępność tej technologii medycznej. Jest to zgodne z tym, co ja opisałem sobie ze swoich własnych doświadczeń, z takim raportem z taką przyszłość rządowym, jest to dość zgodne. Natomiast no, te działania są trochę niespójne. I na to trzeba było zwrócić uwagę. Szanowni Państwo, ja tylko tak ostatnimi słowami, na co chciałem też zwrócić uwagę, że jak mówimy o trendach, teraz mówimy o trendach medycznych, o medycynie, też trzeba zwrócić uwagę, gdzie jesteśmy. Te trendy będą bardzo mocno zależały od tego, gdzie my żyjemy. Dlaczego ja to mówię? Ponieważ ja te trendy opisałem z perspektywy człowieka żyjącego w Polsce w 2023 roku, jesteśmy dość bogatym narodem i może z dość szerokim dostępem do medycyny, do rozwiązań technologicznych. To są nasze wymagania. Natomiast dla kontekstu podam dwa przykłady. Zaproszono mnie do Indii na jakąś konferencję i rozmawiałem tam z przedstawicielami firm, czego oni potrzebują i Ministerstwa Zdrowia tamtejszego, czego oni potrzebują, jakie innowacje są im potrzebne. Czego oni właściwie najbardziej potrzebują? I nie potrzebują niczego z tego, ponieważ 90% Hindusów nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. Po prostu, to lekarze. Oni żyją jakby tylko w miastach, mają opiekę zdrowotną, reszta po prostu musi dojeżdżać. A jest to kraj olbrzymi, bo to jest subkontynent, więc najczęściej nie dojeżdżają do tych lekarzy. Więc dla nich, na przykład, jeśli mówimy o nowych technologiach, to oni zaczęli, to oni mówili właśnie o jakichś kabinach takich, gdzie można się samo diagnozować, gdzie lekarz jest oddalony o 1000 km i może spokojnie sprawdzić parametry pacjenta i przepisać leki, i gdzie te leki mogą dronem sobie przylecieć i zostać dostarczone. Więc dla nich to są rozwiązania i są daleko, daleko od opieki nad osobami starszymi, bo dla nich to jest zupełnie w tej chwili rzecz świetnie wyglądała, nawet nie trzecia kluczowa. Więc zupełnie w innym miejscu jesteśmy. Drugim takim przykładem jest przykład, który mi opowiedziano. Znajomy był w Butanie, malutki, państwo tego, z bardzo dużo pieniędzy tam jest. Że tak przykładowym było trwanie w opór pieniędzy. Natomiast nie lekarze. To ci lekarze, którzy się wyszkolił, to ci ludzie, których można wyszkolić, szkolą się w Indiach. A jak już trafią do Indii, to najczęściej jadą dalej.
czyli zabrał sobie gdzieś tam do Stanów, do Europy, do jakichś większych państw afrykańskich i nie zostają to bynajmniej, nie docelują tylko tam. I wielkim problemem jest szkolenie specjalistów. I dla nich bardzo dużym przełomem było to, że wykorzystując technologię VR i AR, mogli zacząć szkolić kardiologów do przeprowadzania operacji. I to im bardzo podniosło jakby liczbę kardiologów, liczbę specjalistów, którzy mogli przeprowadzać operację, ponieważ nie mieli czasu, nie mieli jak wysyłać tych ludzi za granicę, więc przez to, że sprowadzili sobie sprzęt, mogli wyszkolić sobie ludzi i mogli ratować życie na bieżąco tak naprawdę i dużo bardziej przyspieszy się ten proces, który trwałby dużo dłużej. Więc to tak dwa słowa zamknięcia na temat właśnie mój podgląd na koniec mojego wystąpienia. Po pierwsze, zawsze pacjent, zawsze klient, to jest dobra perspektywa, bo tam celujemy nasze innowacje. Koniec końców, po dwa, patrzmy, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, bo to też istotne, żebyśmy nie tworzyli innowacji dla samych siebie. Dziękuję. Panie doktorze, byliśmy świadkami spektakularnego wydarzenia. To było najdłuższe ostatnie zdanie w historii nowoczesnej Europy. Przepraszam. Żartuję, bo każde pana słowo było istotne. Dla mnie osobiście, szanowni państwo, ta konferencja to jest pasmo inspiracji i takich dosyć dużych intelektualnych bodźców i zaskoczeń. No, dzieje się tutaj dużo i jestem wdzięczny, że tych fantastycznych treści mogę także wysłuchać. Szanowni państwo, wróćmy do projektu Dolina Rolnicza 4.0. Przed nami zapowiadana bardzo ważna prezentacja na temat stanu realizacji projektu w wykonaniu PWC. Zapraszamy serdecznie panów. To krótko z naszej strony będzie 5 rozdziałów, które będziemy chcieli poruszyć, ale najpierw w imieniu PWC, a konkretnie zespołu do spraw doradztwa dla sektora publicznego w kwestiach gospodarczych, mamy przyjemność realizować na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego projekt opracowania koncepcji biznesowej Doliny Rolniczej 4.0. I dzisiaj jesteśmy tutaj u państwa po to, żeby przedstawić stan prac, przedstawić o czym jest ten projekt, gdzie jesteśmy i w którym kierunku z tym projektem zmierzamy. Ze swojej strony jesteśmy tutaj wspólnie z Tomaszem Kieszkowskim, też menadżerem w naszym zespole i wspólnie z nim tą prezentację dzisiaj dla państwa przedstawimy. Ona składa się z 5 rozdziałów, jak obiecałem, cele projektów i użyte metody badawcze, to znaczy jeszcze raz powtórzę, jakimi metodami pracowaliśmy, jaki jest zakres projektu, zakres studium wykonalności biznes planu oraz strategii marketingowej. Przedstawimy już analizę potencjału innowacyjnego województwa, przedstawimy jedno studium przypadku, które dyrektor wcześniej z Urzędu Marszałkowskiego miał okazję wspomnieć nam, że taka analiza miała miejsce oraz przedstawimy wstępne cele i działania zaplanowane w ramach Doliny Rolniczej 4.0. Cele projektu i użyte metody badawcze. I może zanim przejdę do tych celów projektów, to zainspirowany naszymi mówcami sprzed przerwy kawowej postanowiłem zapytać ChatGPT, czyli sztuczną inteligencję, żeby mi odpowiedziała: słuchaj, sztuczna inteligencja, a powiedz mi, dlaczego w ogóle warto taką Dolinę Rolniczą na Podlasiu realizować? Jakie są korzyści z posiadania Doliny Rolniczej? No i ona zdążyła już na to pytanie odpowiedzieć, ale dosyć szybka. No i warto wiedzieć, że ona faktycznie przeczytała dostępne dokumenty, analizy, fora, Facebooki, Twittery, wykopy, cokolwiek. No i na tej podstawie dała mi takie trzy podpowiedzi, że słuchaj, no. Trzy powody, dla których warto rozwijać koncepcję Doliny Rolniczej. Pierwszy to jest zwiększenie wydajności zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie technologii z zakresu rolnictwa 4.0, takich jak, to trochę by było, automatyzacja, precyzyjne rolnictwo, analiza danych, może pomóc w zwiększeniu wydajności upraw oraz hodowli przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Drugi argument sztucznej inteligencji, wzmocnienie konkurencyjności regionu. Region Podlasia może stać się wzorem dla innych regionów w Polsce i Europie pod względem wdrażania nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. Inwestycje w innowacje mogą przyczynić nowych inwestorów, badaczy talentów. Oraz trzecie, to jest dosyć ciekawe, adaptacja do zmieniających się warunków. Tak pomyślałem na początku, pewnie chodzi o warunki klimatyczne, ale ona mówi tak. W obliczu zmian klimatycznych, rosnących wyzwań i wymagań rynkowych oraz globalnych wyzwań związanych z żywnością, adaptacja nowoczesnych technologii pozwoli rolnikom lepiej przewidywać, reagować, tutaj pan dyrektor z GGW wspominał, przewidywać i reagować na różnorodne wyzwania. Dzięki temu rolnictwo w regionie będzie bardziej odporne.
No i właśnie, mając takie, tutaj jest dzisiaj to prawda, po odpowiedzi jeszcze, co szuka inteligencja w tym myśli, ale faktycznie realizujemy ten projekt już od 2,5 miesiąca i przedmiotem jest opracowanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania regionalnego ekosystemu innowacji Dolina Rolnicza 4.0, to znaczy koncepcji biznesowej, na którą składa się biznesplan, studium wykonalności i strategia marketingowa. Sektory wspierane w ramach tego ekosystemu to jest sektor zdrowia, zgodnie z tą prezentacją, sektor rolniczy oraz sektor spożywczy. I teraz krótko o metodach badawczych, które były wykorzystywane. Naturalnie jest to analiza desk research, czyli badanie gabinetowe dokumentów, które zostały przygotowane w województwie, zostały przygotowane z ogromną starannością, z zaangażowaniem interesariuszy poprzez różne wywiady i badania. Dodatkowo jako PWC zrobiliśmy analizę porównawczą dwóch modelowych ekosystemów innowacji, jeden z nich się trochę przedstawimy. Potem spotkania indywidualne z interesariuszami, z niektórymi osobami jeszcze chcieliśmy dodatkowo porozmawiać, realizując ten etap prac oraz spotkanie z rzędem marszałkowskim, co naturalne. I w sumie te wszystkie metody badawcze, te sektory przyświecały nam, opracowując te trzy elementy. I żeby przedstawić konkretne elementy, poproszę kolegę z naszego zespołu, Tomka Kieszkowskiego, żeby przedstawił już po kolei, co nam się działo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim zadaniem będzie pokazanie Państwu, czego mogą Państwo się spodziewać w tych dokumentach, które na koniec miesiąca powinniśmy Panu Dyrektorowi przekazać. W studium wykonalności, w biznesplanie oraz strategii marketingowej. No zacznijmy w takiej logicznej kolejności, dlatego że pierwszym punktem w naszych pracach to było przygotowanie studium wykonalności. Zaczęliśmy nasze prace od oceny aktualnej sytuacji rynkowej, czyli na podstawie dokumentów, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, różnego rodzaju ekspertyz, które były wykonywane w ramach projektu Dolina Rolnicza, biorąc pod uwagę również szereg danych statystycznych dostępnych chociażby w GUS-ie, staraliśmy się zobaczyć, czy faktycznie ten potencjał rynkowy dla utworzenia ekosystemu opartego na tych trzech nogach. Rolnictwo, sektor spożywczy, zdrowie faktycznie w województwie podlaskim funkcjonuje. Staraliśmy się też zobaczyć, jakie potencjalnie korzyści mogą odnieść uczestnicy tego ekosystemu z bycia w takim systemie. Dlatego, że za chwilę o tym Państwu powiem, to nie jest jakaś obligatoryjna struktura. Taki ekosystem innowacji opiera się na dobrowolności, na tym, że osoby, które usłyszą o Dolinie Rolniczej, one stwierdzą, że aha, to jest coś, w czym warto być, tutaj mogę uzyskać jakieś informacje, inspiracje, idee, które mogę wykorzystać w swojej działalności. Kolejna rzecz, nad którą musieliśmy się pochylić, to jest stwierdzenie, jakiego rodzaju infrastruktura potrzebna byłaby, żeby Dolina Rolnicza mogła funkcjonować. Tutaj mówimy przede wszystkim o infrastrukturze takiej biznesowo-naukowo-biurowej, informatycznej, czyli to, co pozwoliłoby zoperacjonalizować funkcjonowanie tego ekosystemu. I musieliśmy też przeprowadzić taką analizę na podstawie zidentyfikowanej infrastruktury, czy warto budować tą infrastrukturę, czy być może lepszym wariantem z punktu widzenia kosztowego, efektywnościowego jest po prostu wynajem pewnej infrastruktury, która jest już na lokalnym rynku. Ważna jest też analiza prawna, czyli w jakim modelu prawnym najlepiej byłoby tej Dolinie Rolniczej funkcjonować. Analiza kosztów i korzyści, więc też musimy przeliczyć na złotówki to, co będzie wymagane jako nakład z tym, jakie będą korzyści, nie tylko wymierne, bo tutaj też mówimy o bardzo dużych korzyściach z punktu widzenia województwa, których tak się w pieniądzu nie da wyobrazić. No i na koniec tej analizy będziemy chcieli też przedstawić Państwu taką analizę szans i zagrożeń, tego, co w zewnętrznym środowisku może nam pomóc w budowaniu Doliny Rolniczej, ale również jakie potencjalne zagrożenia czają się gdzieś na horyzoncie, które mogą utrudnić funkcjonowanie tego ekosystemu. Więc to jest pierwszy dokument studium wykonalności. Drugi dokument, który przygotowujemy, to jest biznesplan.
mamy ten horyzont czasowy 2023-2027, żeby pokazać, jak cele, które zdefiniowaliśmy w dokumencie, cele główne, cele strategiczne, cele operacyjne, można przełożyć na konkretne działania, które do 2027 roku powinny zostać zrealizowane w ramach Doliny Rolniczej. Zaproponowaliśmy również paręnaście projektów, które wydaje nam się mogą być taką inspiracją dla osób, które będą zaangażowane w Dolinę Rolniczą. Oparliśmy się tutaj przede wszystkim na wynikach badań jakościowych, które były prowadzone na wcześniejszych etapach, kiedy podmioty, które prowadziły te badania, rozmawiały z rolnikami, rozmawiały z naukowcami, rozmawiali z przedsiębiorcami, co jest potrzebne, żeby ta Dolina Rolnicza na terenie województwa podlaskiego mogła funkcjonować. Będziemy też proponować pewne technologie.